kanale. Dzisiaj szaleństwo, power poniedziałek, malujemy się tylko i wyłącznie drogeryjnymi kosmetykami, a to za sprawą ogromnych rabatów na e-kobiecej. Także mamy do minus 40% Wasze ukochane marki. Przygotujemy oczywiście skórę pod makijaż, będzie maska w pachcie, będą płatki pod oczy, które bardzo lubię, ze śluzem, ze ślimaka marki Skin79. No i notabene one są już tak w połowie, jeżeli chodzi o opakowanie, więc często je używam, regularnie do nich wracam i przetestujemy nowości nawilżająco, rozświetlające od marki PZ, a przy okazji będą świetną bazą pod krem DD, do którego regularnie wracam i Wam często polecam, więc pokażę Wam, jak przykryć niedoskonałości, jak wyciągnąć kreskę, jak podkręcić rzęsy i przy okazji, w jakie matowe pomadki warto zainwestować, także dużo dzisiaj będzie się działo na kanale. Linki będą do produktów na dole, korzystajcie z promocji, bo rabaty niedługo się kończą. Także zaczynamy makijaż, subskrybujcie kanał. No i co? Przygoda z makijażem drogeryjnym. Dzień dobry, dzień dobry. Ja już, słuchajcie, zrobiłam swoją matchę. Dzisiaj bez mleka, ale z miodem, słuchajcie, bo ostatnio taki patent odkryłam, że można łączyć z takimi ciekawymi smakami matchę. Nie jestem fanem kupowania matchy o smaku wanilii, matchy o smaku takim, ale słuchajcie, czysta, dobrej jakości matcha. Możecie dodać miodu, syropu z akawy. No i słuchajcie, gotowe. I powiem Wam tak, odpowiadając teraz na Wasze pytanie, że matcha mnie mega pobudza. Ja jestem w momencie, kiedy już powinnam mieć ochotę spać, typu pierwsza godzina, druga. Są takie moje jakby obiadowe drzemki gdzieś tam w głowie, z tyłu głowy. To nie chcę mi się w ogóle spać i tak do 16-17 mam pełną energię. Ona mi się tak stopniowo uwalnia. Także rewelacja. Słuchajcie, nałożymy sobie płatki pod oczy. Maskę w płachcie, bo oczywiście jest wielki tydzień promocji na kobiece, więc trzeba skorzystać i trzeba przy okazji potestować sobie w super cenie kosmetyki. Więc zaczniemy może od takiego serum hialuronowego. To jest w ogóle nowość od marki PZ z 1,5% kwasem hialuronowym. Ja go połączę delikatnie z olejkiem konopnym. Dosłownie dwie kropelki. Bo on wtedy ładnie odżywi i nawilży skórę. Wy bardzo chwalicie w ogóle produkty marki PZ, jeżeli chodzi o pielęgnację. Bardzo się zadowolona z serum z witaminą C. Notabene, ja już miałam to serum i jest fantastyczne. Miałam go w zeszłym roku, ono ma taką fajną olejową konsystencję, ale przepięknie rozświetla. Absolutnie nie podrażnia skóry i naprawdę ja widziałam taki efekt wow, także w dobrej cenie macie serum z witaminą C. No i teraz nowość, właśnie serum hialuronowe, ono bardzo mocno nawilża skórę. A PZ jest, słuchajcie, teraz na minus 20%, także moim zdaniem bardzo fajna cena. Kolejna rzecz na promocji to jest marka Skin79. Ja w ogóle bardzo lubię te płatki, zresztą widać po zużyciu, bo powiem Wam, że to są takie moje płatki, nad którymi się nie muszę zastanawiać, czy one mi spłyną, czy gdzieś tam mi się nie zgubią. One po prostu bardzo ładnie się trzymają i zobaczcie zużycie. Ja praktycznie już jestem w połowie opakowania, bardzo lubię i tak generalnie teraz przy połowie opakowania zaczynam oszczędzać te płatki. Skin79 jest na minus 20%, więc też bardzo fajna cena, bo te płatki ogólnie ze śluzem, ze ślimaka kosztują 119 zł. Ale słuchajcie, opakowanie mi się podoba, forma tych płatków, to jak faktycznie nawilżają i one zawsze są trzymane przeze mnie w lodówce. Dlaczego? Bo wtedy ładniej chłodzą, a przy okazji, jak macie na przykład kilka opakowań płatków, to przedłużamy po prostu ich jakby daty ważności, bo one zwykle są, no te akurat można trzymać 6 miesięcy, to jest dosyć długo, bo zwykle są płatki 2-3 miesiące, a 6 mnie zawsze cieszy, bo ja zwykle trzymam 7-8, jeżeli chodzi o takie, ale te naprawdę mi schodzą szybko, bo je po prostu bardzo lubię. No i słuchajcie, Dr. Mola. Dr. Mola jest przeceniona na minus 40%, więc oczywiście moja ukochana maska z ekstraktem z borówki. I to jest taki produkt, który nawilża, chroni i rewitalizuje skórę. To jest w ogóle rewitalizująca. Uwielbiam kokosową, uwielbiam oczyszczającą, tak naprawdę każdą użyłam po kolei. I zobaczcie, co odkryłam. To słuchajcie, Xavery, jestem zachwycony. To są takie uszy jakby. Ja na razie Wam pokażę na turban. Ale sobie po prostu zawijacie, więc ta gumka, jak czasami jest dla Was za luźna w różnych opaskach, to tutaj możecie sobie regulować i zakładać takie uszy królika. Bardzo fajna rzecz. Jak założyłam ostatnio Xavciowi, to udawał królika i skakał po domu. Mięciutkie, fajne. I te uszka nie są takie sztywne. Mają też taki wzór, więc to jest nawet fajne na prezent. No i minus 40%. Jak nie macie opasek albo lubicie kilka, bo sobie przepieracie, rewelacja sprawa. Także nałożę sobie maseczkę. One są bardzo mocno nasączone produktem. To są w ogóle maski, które moim zdaniem zawsze się opłaca kupić na promocji. I że tak powiem, nie poprzestańcie na jednej, bo na pewno będziecie ich regularnie używać. O, one przepięknie pachną, mocno nawilżają skórę. I
trzymamy 15-20 minut razem z płatkami. Macie takie domowe, poranne, wieczorne spa. Więc ja, słuchajcie, idę szybko się umyć, wypilingować i zaraz, zaraz, zaraz. No dobrze, buzia już jest pewnie przygotowana. Nałożymy sobie krem i to jest nowość marki PZ, Glow Morning. To jest krem rozświetlający, odmładzający z kolagenem wegańskim, który bardzo ładnie poprawia elastyczność skóry. Mamy olej z brzoskwini, też bardzo ładnie odżywia, nadaje skórze takiej miękkości. Mamy olej jojoba. Tutaj jeszcze pojawia się w składzie woda kokosowa, z tego co pamiętam, która poprawia jędrność i elastyczność skóry. Mamy ekstrakt z drożdży, który reguluje wydzielanie sebum, więc zobaczcie, mamy kosmetyk rozświetlający, a jednocześnie regulując nasze sebum, więc daje ten błysk, ale nie przetłuszcza naszej skóry. Ciekawe, bardzo fajne połączenie ogólnie. Krem ładnie pachnie i on faktycznie daje taki glow na skórze, zobaczcie. To jest taki efekt wręcz tafli. Tutaj nie mam nic, a tutaj krem. I powiem Wam, że nawet przyjemnie nałożyć ten kosmetyk bezodmładzający również na dłonie. Więc ja bardzo często korzystam z olejków, takich rozświetlających produktów na dłonie, żeby one po prostu wyglądały dobrze. Więc nałożę sobie odrobinę na skórę twarzy i po prostu rozświetlę i przygotuję skórę pod makijaż. Oczywiście, jeżeli używacie retinolu, kwasu i po prostu chcecie działać anti-aging, to pamiętajcie o SPF-ie, ponieważ ten krem nie zawiera w sobie filtru, więc on przepięknie rozświetla, będzie tworzył taką bazę i ładnie też utrzymywał Wam filtry przeciwsłoneczne. Ja sobie nałożyłam taką nowość Zero Sun Clean SPF 20, to jest taki tone up troszeczkę, marki Rowmand. Teraz sobie testuję. Fajny skład mineralny i tak nie bieli, co mnie bardzo cieszy, bo za chwilę będę nakładać sobie krem DD, który ma lekką konsystencję, bardzo ładnie Wam wyrówna kolor i to jest notabene moja trzecia butelka. Uwielbiam ten krem, zresztą ostatnio mnie pytałeś o ten produkt. To jest taki, moim zdaniem, fajnie kryjący krem DD. On ma jakby wyrównywać nam kolory skóry, tak właśnie rewitalizować skórę. Antyoksydant, antyporuszyn i SPF 30. Też, słuchajcie, wysoki faktor, ale co do zasady troszeczkę mniej nakładamy podkładu niżeli SPF-u, więc ja nakładam zawsze pod. To od razu Wam odpowiem na to pytanie. Kolor jest moim zdaniem dobry. Nałożę sobie może jeszcze jedną linijkę i będę go nakładać gąbeczką, bo hobby. To akurat myślę, że nie będzie zdziwienie, bo ja bardzo, bardzo lubię ten kosmetyk. I zobaczcie, on, może Wam się troszeczkę przybliżę. On, zobaczcie, on bardzo ładnie kryje, koncentruje przede wszystkim ten pigment i moim zdaniem przy minus 20% to wręcz, mówiąc słowo, on się po prostu bardzo opłaca. Jest taki przyjemny, taki delikatnie kryjący i on faktycznie wygląda później pięknie na skórze, naprawdę. To jest taki kosmetyk, który ja po prostu uwielbiam. Koleżanka, słuchajcie, która testowała z mojego polecenia ten krem, no była zachwycona po prostu i cały czas mnie pytała ten krem, kiedy będzie promocja, także aktualnie jest minus 20% na PS. Słuchajcie, nakładam korektor w miejsca, które po prostu ten krem jest zbyt lekki, po prostu nie kryje tak mocno, więc potrzebuję korektora. Ja używam tego Catrice. Jeżeli macie możliwość sobie wrzucenia go do koszyka, przetestowania, szukacie akurat korektora, albo właśnie po prostu skończył i chcecie coś kryjącego, lekkiego, to ten Wam polecam. Catrice nie jest aktualnie na przecenie, ale on jest naprawdę sam w sobie tani, więc warto go mieć. I sobie po prostu go dorzucić, ja Wam linka zostawię na dole, ja mam w kolorze N. 032 Natural Biscuit i to jest bardzo fajny kolor. Tak jak używacie samoopalaczy, czy delikatnie jesteście opalone jeszcze po lecie, mam nadzieję, słuchajcie, jak patrzę na tą pogodę, to aż się odechciewa. To jest bardzo fajne. Ładnie kryje, lekki jest i naprawdę w ogóle absolutnie nie obciąży Waszej skóry. I zobaczcie, ten krem DD bardzo ładnie wyrównał kolory skóry. Ja Wam już mówiłam we vlogu, jakiego ja produktu używam do konturowania, to jest Banana Beauty. Ja mam w kolorze Ten Warm i to jest po prostu korektor, ale to jest chyba najlepszy produkt. Ja już mam chyba drugą albo trzecią buteleczkę, bo po prostu co mi się kończy, to ja tylko ten używam. Więc od razu Wam też odpowiadam na pytanie, bo często pod filmami, jak mówię o konturowaniu, to czym właśnie kremowym konturuję buzię, więc właśnie tym Ten Warm Banana Beauty. Bardzo fajny kosmetyk. I ponownie gąbeczką. Słuchajcie, brwi zrobiłam sobie nowym pędzelkiem Hakuro. W ogóle jakie przepiękne opakowania. Tutaj mamy taki specjalny haczek i po prostu pędzel się sam wysuwa, nie musi się szarpać z tymi pudełkami. To jest akurat model H85, ale do niego wrócimy, bo będę rysować kreskę. Oczywiście w tym filmie musi być, jak zawsze w makijażowym, bo o to najczęściej mnie pytacie. Więc nałożę sobie puder pod oczy, całą buzię już sobie
wypudrowałam, a teraz sięgnę po produkty EcoZera. Oni są, słuchajcie, przycenieni na minus 10%. Generalnie to jest kosmetyk, który warto mieć, podobnie jak rozświetlacz Capri, który ja Wam notorycznie polecam. I będę go rozprowadzać takim pędzelkiem Real Techniques, który ma XX lat. Ale powiem Wam, że ja się bardzo przyzwyczaiłam do tego pudru pod oczami. Bardzo mi się podoba ten efekt, takiego, zobaczcie, takiego rozświetlenia. I on ładnie gruntuje tą powiekę. I zakrywa takie, o, na przykład te żyłki pod oczami. Nie, jest taki naprawdę przyzwoity. Słuchajcie, zależy mi, żeby oko było dzisiaj troszeczkę mocniej zaakcentowane, więc będę sięgała po ten najciemniejszy dzień. Notabene ja ten makijaż wykonuję codziennie, więc to, odpowiadając na Wasze pytania, jest mój makijaż dzienny. Ja tak naprawdę nic nie zmieniam, po prostu sobie zamieniłam krem DD z podkładu, który widzicie u mnie codziennie, czyli Rodial Skin Lift, notabene, po prostu to jest o wiele tańsza opcja, tak? Może mniej kryjąca niż Skin Lift Foundation, ale moim zdaniem, jeżeli teraz chcecie sobie tak szybko, budżetowo skompletować po prostu nowości w kosmetyczce, macie ochotę na shopping, to jest, myślę, że jest taki moment właśnie, kiedy coś bym sobie kupiła. Więc to jest moim zdaniem idealna okazja. Ja używam pędzelka Jessup chyba z jakiegoś zestawu. Po prostu chodzi o to, żeby był taki puszysty, taki kulkowy na zakończenie, żeby nie był płaski, bo on Wam wtedy bardzo ładnie rozdymi te cienie. No ale ten brąz jest, słuchajcie, przepiękny. Troszeczkę tutaj wezmę sobie na dół tym cieniem, jakby przeciągnę go. O. I zobaczcie, bardzo ładnie się blendują te cienie, więc teraz przejdziemy do kreski. No i teraz magiczne pytanie, jak w ogóle zrobić kreskę? Przede wszystkim potrzebujecie takiego skośnego pędzelka, to jest priorytet. On musi być po prostu cieńszy, zwężający się na końcówce. Bazę. Ja mam, słuchajcie, bazę Lumen. Lumen też jest, słuchajcie, przycięta na minus 20%, jeszcze potwierdzę. Tak, Lumen minus 20, więc wszystkie produkty, wszystkie pielęgnacyjne, z kolorówki macie na minus 20%. Ta baza jest, słuchajcie, super, zresztą widać, ja sobie ją od tamtego testu używam na bieżąco. Ona bardzo ładnie tak nawilża, jednocześnie może stanowić dla Was takie serum, bo jest mocno pielęgnująca. No i potrzebujecie po prostu cienia do powiek, więc zamaczam pędzelek w bazie. Ostatnio mnie pytałaś się właśnie o bazę. Teoretycznie zawsze to można zrobić na wodę, ale baza po prostu lepiej Wam utrzyma tą pigmentację cienia. Więc ja sobie delikatnie nakładam na pędzelek cień. Przysuwam lusterko. I tak naprawdę przykładam. Widzicie, tutaj się kończy linia rzęs, więc tutaj przykładam cień i przeciągam. No powiem Wam, że ten pędzelek jest idealny. Idealny. To samo robię po drugiej stronie. Ja na początku sobie jakby przygotowuję te kreski. O, zobaczcie. Tutaj jakby przy końcówce rzęs moich, na przeciągnięciu linii, kreślę sobie taką linię. I wtedy sprawdzam, czy ona jest przedłużeniem. Jeżeli tak, to po prostu dalej sobie moczę pędzelek, z powrotem wracam do cienia i zaczynam łączyć tak przy jednej 3/4 długości. Zaczynam przeciągać i łączyć z linią rzęs pędzelek. I moją linię. I teraz będę pracować tak naprawdę suchym pędzelkiem już. Tylko wtłaczam cień. O, widzicie? Buduję sobie swoją kreseczkę. Ona jest bardzo delikatna, długo się Wam będzie utrzymywać. I ten kolor jest taki miękki. To nie jest taka, wiecie,
czarna krecha. Nie za bardzo lubię, przynajmniej u blondynek za bardzo, takie właśnie kreski. A brązowa to jest takie właśnie idealne przełamanie. Wracając do marki Peze, wykończymy oczywiście nasz makijaż oczu tuszem. To jest akurat tusz Cheeky, bardzo podobno dobry. Jego chyba jeszcze nie miałam, z tego co pamiętam. Chociaż miałam dużo, słuchajcie, produktów Peze, ale co już mi się podoba, jak on rozdziela rzęsy. Jak on w ogóle podkręca je. Ja nie użyłam zalotki i muszę wam powiedzieć, że mam, ale zawsze zapominam. Mam taką chyba nawet cicatrice, fajna notabene. Bo jest dobrze wykonana. Ostatnio właśnie koleżanka narzekała, że ciężko znaleźć dobrej jakości zalotki, a ją, słuchajcie, bardzo ładnie też pracuje, widzę, na dolnych liniach, bo on tak nie oblepia tych rzęs. Nie lubię takiego efektu. I sobie nałożę 2-3 warstwy. O! No zobaczcie, jest moim zdaniem duża różnica. Sobie wykończymy te rzęski. Tak. Myślę, że 2-3 warstwy to tak na spokojnie. Fajne. Jest taki efekt takiej rozgwiazdy. Podoba mi się. Teraz nałożymy rozświetlacz. Ja już róż mam nałożony, natomiast teraz potestuję sobie nowość marki Yoko. To jest Liquid Highlighter Joy and Glow. Marka Yoko, muszę wam powiedzieć, że no naprawdę trzeba ją mocno odświeżyć, bo jest bardzo dobrej jakości, a troszeczkę mam wrażenie, że słychać o niej mniej, a uważam, że szkoda, bo naprawdę swego czasu miała perfekcyjne produkty. Ja mam dwa kolory rozświetlaczy i dzisiaj mam ochotę na ten ciemniejszy jakoś, tak nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że będzie mi bardziej pasował, chociaż pokażę wam ten, bo jest przepiękny, naprawdę cudowny, jest, bardzo mi się podoba. I to jest, słuchajcie, o, taki delikatny szampański kolor do jasnych karnacji. Będzie przepiękny. I jeżeli jesteście troszeczkę mocniej opalone, chcecie zrobić sobie ciemniejszy makijaż, to ten 121, to jest akurat numer serii. Nie pamiętam, jaką on miał nazwę, ale wam podlinkuję. Bo pamiętam, że na opakowaniu było napisane, no ten jest po prostu przepiękny. Także ja już od razu, korzystając z okazji, użyję tego samego pędzelka, którym nakładałam puder pod oczy i nałożę sobie ten rozświetlacz delikatnie pędzelkiem i odrobiną gąbeczki go wklepę, żeby taki dać efekt tafli. Przepiękny kolor. Ojejku, jak on ładnie wygląda, zobaczcie. No cudownie się świeci, bardzo mi się podoba, więc to wszystko, co wam pokazałam przed chwilą na swatchu, musi wylądować tutaj na policzku, bo on to wygląda obłędnie. Super, podoba mi się ten efekt, więc teraz lecimy z pomadkami. No i na ten set czekałam, żeby wam pokazać, już tak naprawdę poluję na niego 2 miesiące, więc ponownie pojawił się na kobiecej łapcie, bo on jest naprawdę przepiękny. To są Oh My Lips, matowe pomadki w płynie, w mniejszej wersji, możecie przetestować wszystkie na każdą okazję. Kolory są wszystkie fantastyczne, bo są i nudziaki, mamy 3 takie bardzo neutralne kolory. Tutaj mamy taki już mocniejszy różowy, lekki fiolet, ale to jest przepiękna taka jagoda, no i czerwień. Więc dzisiaj dziewczyny, nie wiem, słuchajcie, no ja nie wiem, nie mogę się zdecydować. Mam ochotę na jagodę i mam ochotę na nudziak. No dziewczyny, padło na nudziak, one są w ogóle bardzo kryjące. Myślałam nad tym jagodowym, ale on, słuchajcie, będzie troszeczkę za ciemny do tego makijażu. A myślę, że taki nudziakowy, standardowy, to słuchajcie, warto iść w tym makijażu. On jest taki lekko czekoladowy. No bardzo ładny kolor, ojejku. Śliczny, bym powiedziała. W ogóle jakie one są mocno kryjące. Zobaczcie. Jakbym dosłownie konturówką, mam wrażenie, się malowała. Bardzo ładny kolor. Nawet już
kosmetyczny makijaż wykonany. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Zresztą dzisiaj też, że tak powiem, good hair day. Ładnie się ułożyły, to wszystko tak ładnie się komponuje. Muszę Wam powiedzieć, że pomadki są świetne. Paleta to już nie wspomnę, używam jej codziennie od kiedy pierwszy raz ją przetestowałam. Także zobaczcie, po tych testach wiele kosmetyków ze mną zostaje i później pojawiają się w kolejnych i polecam, bo są naprawdę fantastycznej jakości. Ja jestem absolutnie zauroczona rozświetlaczem. No, cudownie wygląda i bardzo naturalnie, nie robi plam i też jest w super cenie, więc jeszcze na promocji to naprawdę możesz skorzystać. Także listę marek macie na dole, link do produktów, więc koniecznie zajrzyjcie do opisu, bo tam wszystkie produkty, które dzisiaj testowałam, są wyszczególnione i macie bezpośrednio do nich przekierowanie, możecie sobie sprawdzić cenę i finalnie skorzystać naprawdę z udanych zakupów, troszeczkę taniej i mieć dobrej jakości kosmetyki, bo wiecie, że tylko takie polecam, coś mi się nie sprawdza, to od razu idzie dalej. Nie testuję i nie używam, a dzisiaj są same perełki. Także się z Wami żegnam, ściskam Was cieplutko, subskrybujcie kanał, wpadajcie na bieżąco na Instagram i co, do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się, cześć!